Siemaneczko, jestem Elvis, witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. No i tak, jako miejski rozbójnik, bo taki tytuł otrzymałem od Agentixa, powiem wam moi drodzy, że tak sobie ostatnio w tym mieście lekko nagrabiłem, bo są teraz same skargi od mieszkańców. No i ogólnie jestem brany teraz za takiego troszeczkę tutaj przekręciarza, nie? Więc tak sobie wbijam teraz do mojego domku, patrzę, nie mogę wejść, bo to jakaś skrzynka stoi, nie? Więc sobie myślę, gościu, o co tutaj w ogóle chodzi, więc otwieram, patrzę, tutaj jest jakaś książka, nie? My sobie zaraz ogarniemy, o co tam w ogóle chodzi, moi drodzy, ponieważ już się boję, ale naprawdę są teraz same skargi na mnie, nawet się do mnie Maciuch spinał, Abra się spinał, agent po prostu wszystko, okej? Więc zaraz sobie zobaczymy, o co chodzi, ale serio, no lekko odwaliłem, nie? Z tą akcją, z tą całą licytacją, no wiem, moi drodzy, ja was oczywiście to bardzo przepraszam, ale no wiecie, bywa jak bywa, więc teraz sobie zobaczymy, o co tutaj w ogóle chodzi, co? Elviso, przeginasz, no i kolejna skarga na mnie, moi drodzy, ja rozumiem, że zrobiłem pranka chłopakom, nie? Ale szanujmy się, ja się tylko dorobiłem na ich nieszczęściu. Dobra, widzimy się 31 marca o godzinie 8:00 pod lodowcem. Co? Wiesz, to jest za dosłownie 2 minutki, okej, okay, super. Okej, okay, no niech już nim będzie, moi drodzy, ale tajemniczy gość i czekajcie, nie. Jakby teraz, nie wiem, o co tutaj chodzi, ale naprawdę, jakby jakiś gościu z nikiem, tajemniczy gość, nie wiem, czy to jest Agentix, czy kto, ale dosłownie, ktoś mi pisze, żebym wbił pod lodowiec idealnie za chwilę. Jaki w ogóle zbieg okoliczności. Okej, okay, powiem wam, że spoko. Zaraz sobie tam oczywiście polecimy, a wy bardzo tutaj w tym momencie oczywiście subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, codzienne odcinki, więc tu jest serio według mnie sub. Bardzo istotne, że was nie zmieniło, więc strzel w gościu głową w tego suba, nie bądź paruwa i będzie gituwa, dokładnie. Tak sobie walniemy rymy, a teraz lecimy, ponieważ to jest dosłownie, oli się nie mylę, według mojej godziny za jakąś minutkę, półtorej, więc serio, zaraz zobaczymy, o co tam komanda, no i w ogóle około tam chodzi, nie? Bo ja rozumiem, że jest jakiś tutaj przypałowiec, ale kto nim niby jest, nie? Bo tam było napisane tajemniczy gość, to może być Aberka. Tam w ogóle ktoś chyba biegał, zaczekajcie. Zaraz sobie zobaczymy, kto jest ten samym tajemniczym gościem i co on ode mnie w ogóle chce, ponieważ serio nie mam pojęcia, a mam takie lekkie obawy, że to może być jakiś przypał, wiecie, więc zaraz sobie tam jakoś zerkniemy może, o co w ogóle chodzi i kto do nas pisał, żebym wbił pod lodowiec, ponieważ ta osoba tu chyba powinna być, co nie? Czekajcie. Zaraz sobie to jakoś czegoś tutaj luknie może. Tu jest pusto? Naprawdę? Ej, tak serio? Tu nie ma absolutnie nikogo. Ej, aż dziwne. Przecież tu właśnie przed chwilą widziałem osobę, która biegała sobie w zbroi standardowej. Okej, tam ktoś widzę, że jest. Agentix. Okej, moi drodzy. Czyli Agentix tu widzę, że jest, więc mamy taki lekki przypał, ale czyli o niego chodziło, czyli on do mnie pisał w tej sprawie, więc no powiem wam, że dość nieciekawa sytuacja. On już mnie w ogóle widzi, więc chyba się porobiło źle, więc po prostu dzisiaj bądźcie na odcinku do końca, subujcie kanał, a my lecimy, zobaczcie, co tutaj w ogóle chodzi. Czekaj, tylko się tutaj w ogóle jeszcze jakoś go włączy na TS-ie. Koleś. Siema, stary. Siema, Elviso. Chciałeś, żebym do ciebie wbił, tak? O co chodzi? Tak, 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 chciałem. Słuchaj, ogółem jest taka sprawa do ciebie, bo no, no jak widzisz, jest nocka. I chciałem ci pokazać coś, co cię naprawdę zszokuje. Ale nie gniewasz się już na mnie, stary? Jest wszystko okej między nami? Ale czemu miałbym się gniewać? No z tą akcję z twoją winą, że chciałem ją w ogóle jakoś, wiesz, oddać Aberce, że chciałem sobie na nie zarobić, na twoim nieszczęściu jeszcze. Jakby nie jesteś na mnie zły. Stary, to jest po prostu biznes, legalny no biznes. Właśnie, dobry. No właśnie, to jest racja, stary, słuszna, tak, to jest tylko legalny biznes. Biznes. Dobra, powiedz mi, stary, dobra, o co chodzi. Stary, stary, daj mi sekundkę, dobra? Dobra, to ty mi też daj sekundkę, ja zaraz wrócę. Okay. Dobra, to trzymaj się, a pan też, drodzy, swoją drogą mega palca, mój drugi kanał Elviso, na którym macie moje codzienne odcinki z Bedwars, Aberką i też mojego Instagrama Elviso podłoga oficjal, to są też według mnie ciekawe treści, więc wam to bardzo gorąco polecam, a zaraz sobie zobaczymy tak faktycznie, o co mu chodzi i dlaczego on tak tutaj kombinuje. Zaraz zobaczymy, bo tam widzę, że jakoś tylko kolega chodzi, ma tam creepera w ogóle. Proszę, proszę, okej, okay, błagam, niech ten creeper mu wybuchnie. Elviso, jaki creeper mu wybuchnie? Ja nic nie mówiłem, stary, nic nie mówiłem. No, no, dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj, o, tu jesteś, cwaniaku. No co zaraz robimy, co? Co chciałeś? Dobra, dalej, no to nie wiem. Chciałem ogółem powiedzieć ci tak, że lecimy teraz do... Oj, oddaj, o, oddaj kill-off. Oddaj kill-off, okej, okay, dzięki, o, bo wyleciałem z niechcący. Dobra, no, stary, no kontynuuj. Dobra, więc co chciałem powiedzieć, to idziemy do świątyni pustynnej. Jak to, okay, do świątyni, dobra? Pustynnej? No wiesz, tej takiej na pustyni, co się znajduje. Stary, najbliższa ogółem... pustynia jest 6000 bloków stąd. Wiem, wiem, ale właśnie musimy iść teraz, bo jest już notka, a chciałem odcinek fajny z tego zrobić. No okej, okay, to powiem ci, że jest takie troszeczkę dziwne, że tak po takiej naszej spinie, przecież my się stary wczoraj srogo kłóciliśmy. Dobra, a to teraz poczekaj, tak poczekaj, a ty chodź Elviso, Elviso. Trendy, teraz nie widzę. Okej, okay, do mnie, okay, dobra. Tutaj, do spoko. Lodowca. No stary, mów, o co chodzi, bo ja teraz powiem ci, że mam teraz takie ogromne XD, o co ci w ogóle typie chodzi, nie? Naprawdę, dobra. Stary, mów, o co chodzi? No ogółem, stary, chodź ze mną na razie, dobra? Okej, okay, mogę pójść z tobą, ale gwarantujesz mi, że mnie nie wyjaśnisz. Ja już swoje ceny jakby to schowałem, więc ich teraz nie mam wekiu, więc ich nie odzyskasz, więc tam, aha, wiesz. Nie, dobra, bijmy, dobra. Się. No. Spokojnie, tutaj tylko mopki chciałem wyjaśnić. Dobra, co, nie? No ale po co jej bić? Po prostu lecimy, dobra, już, tak? Już dobra, no to przejdziemy. Lecimy. Ale masz jakiś kill-off, cokolwiek? Mam tylko kill-off, stary, a co? Ej, bo stary, bo ja będę nagrywać, to
po prostu mógłbyś mi ten kilo wdać, bo ja akurat mało nie użyć, wiesz? Mogę ci dobra, kupić, jak chcesz oddać wywalone po prostu, proszę. Wiesz, znaczy, ty mi potrzebuję go potem oddaj, okej, okay, spokojnie. Tak, luźno, luźno, po odcinku. Mam teraz od razu zbrojkę. Ej, w ogóle, myślisz, że mi pustaka jedzonka starczy? Powinno być chyba okej. Okay. Nie, no ja też mam pustaka jedzonka, luźno. Dobra, to okay. Idź praktycznie w prostej linii, jak idziesz. Dobra, okej, okay, ale się nie mylę, stary, pustynia była w drugą stronę, więc to jest takie troszeczkę naciągane, nie się no, wydaje. Stary, o czym okay ty gadasz? Czemu tutaj dobra jest tak. A teraz słuchaj, stój, stój. No stoję. Idziemy. Teraz raz. Gdzie my idziemy, stary? Do pustyni z krótem podziemnym. Mam uciekać? Mam uciekać? Czy... Krótem podziemnym do błagam pustyni idziemy. Powiem, że to jest prank, stary, jakiś. Co? Nie, to nie, jest prank, nie. Agent X, nie, dobra, stary, nie bij mnie, nawet teraz nie mam broni żadnej. No właśnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze i... ty, Elviso, mhm. Elviso. Zdążę? Zostań, wracaj. Na pewno, stary, wracaj, może jednak. Elviso. No może jednak ucieknę sobie do góry, wracaj, i będzie spokojniej. No nie, stary. Okradłeś mnie, to teraz zapłacisz za to. Okej, okej, i dam sytuację, speedrun teraz, moja droga, taki teraz szybki no, speedrun. Dobra, leci, uciekamy, bum, bum, uciekamy dobra, szybko. Lecimy z gościem, no nie, stary, lecimy. Ja mam... Ja... Proszę, Agentik, no odpuść mi. No nie, tyk, dobra, okej, okay, teraz uciekamy, no uciekamy nie, tam no na dół. Spoko, stary, teraz nie nagonisz po prostu, nie ma takiej możliwości. Ale nie, przecież bata sam właśnie okay wszedłeś do więzienia okay swojego. Więzienia powiadasz? No ja się powiem ci, że nie wiem, czy żadnego więzienia. Okej, okay, uciekamy, teraz uciekamy, spoko, moi nie, drodzy. Nie, co za dzban, to jest, wam mówię, serio. Dobra, lecimy, lecimy. Ty się śmieszy? Ej, tyk, o kurde. Tyk. Chyba się stary wpakowałem, wiesz? Ja wiem, że jestem Elviso głupi, ale myślałem, że to chociaż pomyślałeś o czymś Elviso takim jak przejście. Elviso! Mogę stąd wyjść? Mogę jeszcze stąd wyjść? Nie mogę. Elviso, nie wyjść możesz nigdzie się ruszyć, rozumiesz? Stary, to jest... teraz tak szczerze, ja bym z tym on teraz walczył, dobra, ale jak sam wiesz, nie, nie mam nic. Elviso, nie mam spać absolutnie żadnego mieczyka, nie ma żadnego klifu, więc to jest bez sensu. No mam tu już dobra, raz, poczekaj, poczekaj. No to poczekaj. Wstawać, pobudka. Wstawać. Raz, raz. No co chcesz, stary? No weź, możesz odpuść. Ale nie, tyk, ale nie bij mnie, mam 21 tyk level. Trudno, no nie, ja miałem dobra kilka staków skoro nederytu. Skoro i tak mnie wyjaśnisz, to chociaż mi zbrojki nie marnuj, frajerze. Dobra. Dobra, oddawaj wszystko, co masz. To jest stary, wszystko, co mam, nie mam nie, nic nie, innego. Nie, nie, jeszcze coś pewnie się zgarnąłeś. Masz moje mięso, stary. Proszę. Wiedziałem, sadzonka! Dobrze, dobrze, ale nie, stary, weź mi po prostu je odpuść, okej? Okay? Bo ja rozumiem wszystko, ale jakieś tam cele i te inne głupoty, stary, co tam w ogóle jest za? Co tu jest? Miłej docki nudzisz życzę. Ale ty się, stary, nudzisz, naprawdę. Patrz, po prostu o, w ogóle klimatyzację ci muszę zatkać. Nie mam bloków, nie zasługujesz na ale taki jest tu luksus deal, więc mogę sobie ewentualnie wykopać. Tu też czy masz klimatyzację, ale ją trzeba zatkać, żeby ci tu cieplej było. Okej, okay, stary, ale... Ogrzewanie będziesz mieć tak mocno ustawione, zobacz, jakie tu masz ogrzewanie. Może jakoś się dogadamy, co? Może jakoś się widzisz dogadamy, agencji. Widzisz, ale... jak mocne ogrzewanie tu jest? Ale pamiętaj o tym, że ja mogę w każdej chwili wyjść, nie? Ja mam tyle kill-offów, że sobie poradzę, stary, naprawdę. Tak. Załatwiłem cię dwa razy skrzynka. I... Okej, okay, to jest skrzynka. O, tu jest skrzynka? Nie no, żartowałem, mamy cię, mamy cię, byczku, spoko. Tylko to był żarcik taki. Dobra, luźny, Elviso, stój. Taki, że, Elviso, taki stój, żarcik, proszę. Taki bardzo... Nudzi no się, nie, gości. Dobrze, a stary, błagam. Co za gość, jeszcze próbujesz, no. No próbuję, stary, ale Elviso, dziś się oddawaj guzik. Dobra, proszę. Stary, okay, się bez takich próbuję kombinacji. No dobra, masz mnie, stary, spoko, masz dobra mnie. Więc jak tu by ciebie jeszcze tak bardziej zdenerwować może? O, mam pomysł. Czemu denerwować mnie? Po co? No, ale ale dobra, czy to ma jakiś sens, stary? Powiedz, chodź, czy ma jakiś chodź, sens? Chodź, pokażę ci sztuczkę. No jaką sztuczkę? No, no bardzo śmieszne. Mam zero HP, nie ma zbrojki, wróciłeś do lawy, po prostu mi już, stary, wybuchł. Powiedz mi, czego chcesz w zamian, powiedz mi, stary. Chodź, chodź na zewnątrz. No co? Nie wyjdziesz stąd, dopóki nie zapłacisz długu. No, a wy ci go zapłacić, ale cały jest w mojej skrzynce schowany, stary, no to... Dobra, to ja mam czas, żeby ją sobie znaleźć. Okej, okay, czyli tak się bawimy, rozumiem, tak? Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Nara. Nara? Ale mnie zgubi. Coś okay ty powiedział? Dobra, stary, idzie. Coś ty powiedział? Dobra, stary, dawaj guzik. Dobra! Mogłem go spalić w lawie już, naprawdę. I powiem ci tak, przez chwileczkę, pomyślałem, że jesteś serio bardzo głupi, a twój mużek jest mniejszy niż orzeszek, ale okazało się, że jednak się o tym guziku ogarnąłeś, nie? Naprawdę, ale to było dobre. O, jak skubaniec... To było dobre. Elviso? Co? Ty nie masz pozwolenia na żadne bloki wnoszenie, żadnych itemów własnych tutaj okay, nie masz. Okej, tam wiesz, stary, bez spinki, dobra, nie? To wiesz, ogółem... No... Za ile wrócisz, powiedz mi, tego, stary, bo muszę wiedzieć. Nie, wiem, zobaczę, zobaczę sobie, dobra, za ile wrócę. To trzymaj się, Agent X, trzymaj się. Siemka, siemka. Okej, okay, moi drodzy, co teraz widzę, po prostu mamy tutaj... O, Elviso! No stary, idź sobie, proszę cię, daj mi chociaż chwilkę prywatności, co stary? Dobra. Do widzenia, do widzenia. Okej, okay, mordo, chyba już tutaj spokój jest. Okej, okay, tu jest jakieś, widzę, że lawa. Tutaj jest łóżko, nie ma żadnej możliwej drogi ucieczki chyba. Jest tylko ta dziura. Możemy tam tylko wyjść, wykupując wszystkiego dirta w tym całym pokoiku. Więc jest taka tutaj nasza akurat szansa. Więc tak zróbmy, okej. Okay. Innej opcji tu już nie widzę. Zgarniamy sobie teraz tego całego dirta. Tylko trzy. No, chyba coś się nam nie uda, wiecie.
To nie ma w ogóle opcji, żeby się udało. On już sobie stąd w ogóle poszedł? Tak, okej, więc superowo. Okej, to było, powiem wam, że serio mega przypałowe, ale na całe szczęście udało nam się i mamy spokój, okej, mamy tu już w końcu święty spokój, ale to chyba jakiś po prostu nieśmieszny wardzik, okej? Że gościł mnie za to, że ja sobie zarekwirowałem jego willę i wieżowiec, zamykam w tej całej tej celi, nie mogę tutaj nawet nic zrobić. Jedyne bloki, które mam tutaj to drzwi, to dirt, a ta dziura jest, powiem wam, że serio bardzo głęboka i żeby tam w ogóle cokolwiek zrobić, musiałbym, nie mam pojęcia, jak daleko wychodzić, nie? Więc zaraz zobaczymy w ogóle, czy mam coś, jeszcze jakiekolwiek bloczki do podbudowania się, ale chyba niestety takie nie ma, więc serio, tu jeszcze jeden dirty widzę, więc nawet spoko. No nie, jest to po prostu, bo nie wiem, że straszny przybył, okej? Bo ja mam tutaj parę bloczków, ale dzięki nim nie wyjdę na samą górę, bo to jest bardzo wysoko, więc to jest straszny. Dobra, spokojnie, wiecie co, moi drodzy, burza mózgów, co możemy teraz zrobić, żeby stąd w ogóle zwiać? Nie mam zielonego pojęcia, możemy ewentualnie... Witam, panie kolego! Ja wcale nie mówiłem właśnie o tym, że chcę zwiać, stary. Ja nic tam, wiesz, nie kombinuję, ja jestem uczciwym człowiekiem, nie robię żadnych przekrętów, co nie Agent X? Dobra, siema Elviso. Siema, stary. Co to za dirt? A tak, wiesz co, nudziłem się. Coś mi tu nie pasuje. Ulepiłem sobie z błota kulkę i rzucałem w ścianę, bo się nudziłem, do ściany, do ściany, do łóżka. No, okej, okay, spoko, co chcesz. Okej, okay, dobra. Będę wchodzić, więc nie podchodź do krat. Elviso? Dawaj kraty. No nie! Nie ma takiej w ogóle możliwości, do widzenia! Ha, ha, ha. Mam cię, frajerze! Spaliłem twoją jedną kratę. Co ty kombinujesz, powiedz mi? Nic. Co ty wykombinowałeś? Drzwi wyważyłeś? Tak, wyważyłem drzwi i postawiłem je na błocie. Widzisz, jak jestem skubany? Coś ci chyba nie pykło, stary, więc no przykro nie bardzo. Dobrze, Elviso, ty się widzę, że tutaj za bardzo wycwaniasz. Nie, ale stół, proszę, Agent X. Okej, dobra, nie. Taki cwaniak jesteś. Okej, rozumiem. Po co to było? Tutaj klocek rozkopałeś, widzisz? Okej, tyle z twojej roboty. Drzwi proszę naprawić we własnym zakresie. Dobra, okej. O, cię mam, nie? Gdybym miał bloki stare, to by już tutaj po prostu nie było, nie? Dobra. Rozumiem twój plan, ale coś ci nie pykło. No wiem, stary, spoko. Ale nie bij mnie, no nie, jak to teraz mam wrzucić niby, stary? Hej, ty nic nie miałeś tutaj. No wiem! Bo, ty, to mi, bo stworzyłeś pustą celę, której tylko była bardziej. Ale ty jesteś słabym więźniem, ty nawet nie próbujesz zwiać. Co kurde, ja po co ja ciebie w ogóle tutaj pilnuję? Nie wiem, stary, ale powiem ci, że muszę po prostu sobie wyjść i wrócić za jakiś... Mam stary do ciebie prośbę, okej? Okay? Wyjść na chwilkę i wróć za dosłownie... Okej, utrudniłem ci trochę zadanie. 15 sekund, okej? Okay? Stary, mam prośbę. 15 sekund, dobra. Wróć dosłownie za 15 sekund. I to po co to jest, stary, ty w ogóle, co? Powiem ci, że zniszczę to po prostu. Okej, okay, to wróć, stary, po prostu za jakieś 15 sekund. Oddawaj kratę. Proszę bardzo, to jest moje całe EQ, co mam. Proszę. Dobra, nara. Nabijemy się. Dobra, ja stąd idę, ja się wyciszam, nie chcę cię słuchać. Okej, okay, spoko. Moi drodzy, w tym miejscu coś po prostu jest, jak chyba każdy zauważył. Tak, coś w tym miejscu jest, jak każdy coś zauważył. No tak, tam jest toaleta, ale mi ją zamknąłeś, stary. No co tam ktoś zauważył? No powiedz, no, co jest w tym miejscu? No wyjdź na 15 sekund, wymutuj co się. Co jest w tym miejscu? No toaleta, którą mi zamknąłeś, a ja muszę, siku. Dlaczego jesteś takim tyranem, Agent X? Beka z gościa, nara. Nara. Moi drodzy, chyba teraz każdy zauważył, jak on sobie idzie, tu jest jakaś dziurka po prostu, pod tym... Tam jest jakaś dziura, oho! Pod tym będę jest jakaś normalnie dziura, ej, lecimy tam szybko, lecimy tam, dopóki jest jakiś spokój, widzę, więc teraz, moi drodzy, szybka akcja, uciekamy teraz w dół, uciekamy teraz, what? Co on tu w ogóle wymyślił, naprawdę, wow! Ej, naprawdę, to wygląda jak jakieś zejście w ogóle ewakuacyjne, dobra, beczka w ogóle, tu są jakieś, aha, on to z tego budował, dobrze, tu nie ma żadnego wyjścia, on tu chyba jeszcze nie idzie, więc mamy tutaj chwileczkę spokoju, moi drodzy, więc teraz jak mam stąd niby wyjść, co? Jak ja mam stąd teraz niby wyjść? Dobra, Elviso, 15 sekund minęło, jest, koniec jest, twojego jest, czasu. Jest, dobra, okej. O, jest, dajesz, pokaż Agent jak działałeś. Chcę zobaczyć. Po prostu jesteś dzbanem. Jesteś dzbanem, że miałeś takiego pecha z tą kopalnią, stary, przykro mi. Miło się z tobą ogólnie nie gadało, nie? Odkryłeś ten pokój. No, ale odkryłem coś, czego chyba nawet ty nie odkryłeś, się, wiesz? Się da uciec? No. Nice, to jesteś grubo w BMW. A ty chyba nie skopałeś tego dirta, który tam był, co? Jaki dir? Nie mylę się? Co ty się mylę, Agent X, powiedz mi. Co, jaki dir? Nie gadaj! Nie. O, to teraz czas najwyższy na speedruna, co stary, więc dziękuję bardzo za taką tutaj możliwość zamknięcia mnie, ale dobra, stary... musiałeś lecieć w stronę góry, więc lecę do ciebie. No nie wiem, stary, czy koniecznie. Poleciałem w stronę troszkę może inną, niż ci się wydaje. Cyk. Dobra, idzie. I tak cię znajdziemy. Okej, tu jest jakaś kopalnia. Czekajcie. Tu jest jakaś kopalnia, musimy ciebie znaleźć. Wiem, ja już czekam na tego Elvisa stojącego. No nie! Aha. To jest tego tutaj po prostu na shifcie. Może nie na shifcie, ale uciekającego przed tobą na pewno. Ej, chyba że poleciłem do tej kopalni szybko. Stary, jakby tam, wiesz, ogólnie mi się z tobą bardzo miło gada, ale ja bym już tam chciał po prostu zwiać. Ziomy, słuchajcie, lecimy teraz go po prostu znaleźć i tyle. Tyle Agent X to chyba nie jest takie łatwe, jak ci się wydaje, stary, wiesz? Ej, tu do góry.
Okej, on musiał na pewno lecieć do góry, więc... Okej, tak czy siak... Posłuchajmy go teraz. Widz co? Dobra, on się wyciszył, on ewidentnie coś knuje, ale ziomki, bez skitu, ja nie... Okej. Okej, dobra, cześć Elviso. Cześć Agentix. Cześć, dobra, jestem lecimy, głupi, lecimy, lecimy. Czekają od razu. Lecimy, lecimy po prostu za gościem. Cyk, cyk, trudno. Cyk, okay. Cyk, ale okay. Parkour leci. Okej, okay, tędy nie możemy, tędy też nie możemy. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, dobra, tak, goni. Tak, tak, nie, tak, 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 nie. Tak, koniecznie. Spadł, spadł, spadł. Idealna sytuacja, moja droga, idealna sytuacja. Dobra, lecimy, zaraz nam to się na pewno uda. Musimy teraz po prostu zwiać. Okej. Okay. Nie wiem, jak są tędy, więc dobra, gonimy tędy, go, gonimy go. Czy ja tutaj w ogóle biłem okay, tędy? Okej, cyk. Agent X, stary, poddaj się, po prostu mnie już przestań gonić, okej? Okay? W mojej opinii, ty już przegrałeś, stary, więc po prostu się poddaj, okej? Okay? Serio, po prostu się, stary, poddaj i będziemy mieli to już z głowy. Nigdy w życiu. Może jednak? No nie, jeszcze lag. Laga nie. Masz? To dobrze. No nie, zlagowało mnie w powietrzu. Stary, jestem mega z tego powodu szczęśliwy, oczywiście. Kurde, gościu, no, ciesz się, ciesz, ale wymiar sprawiedliwości i tak cię dopadnie. Twoja zbroja zaraz jestem. Do lawy poleci. Nie, no przecież ona jest stara, tak, z takiej baterii już się nie spali, nie wiem, czy zauważyłeś, nie? Tak? A chcę tak. Ci, ale nie, chyba bez... Nie, ale został w ogóle zbroję, no chłopie. Dobra, to wracaj, raz. Raz, o, tu jest Elviso, dobra, możesz sobie wiać. Dobra. Cyk, cyk, lecimy, dobra, ziomki, musimy go serio dogonić, stary, nie zanim nawet. On po prostu zwieje. Nie próbuj. Cyk, cyk, okej, okay, i lecimy, lecimy. Tak, zabij mnie teraz, stary, zabij mnie zaraz, proszę bardzo, zabij mnie. Proszę bardzo. Dobrze. Nie. Dobrze nam to idzie, teraz szybka akcja i teraz nie, potrzebuję no, znaleźć lawę. Potrzebuję teraz znaleźć jakąś lawę szybko. Dobra, ziomki. Ja idę od razu chyba zaraz po prostu do tej celi i tyle. Stary, zniszczyłem ci łóżko, nie wiem czy zauważyłeś. Proszę bardzo. Okej. Okay. No nie. Moi drodzy! Wyjaśniłem kolegę, bo jestem teraz, powiem wam, że bardzo szczęśliwy, bo chyba po prostu zwiałem, jakby naprawdę, wow, dziękuję mu już tutaj bardzo, w ogóle go teraz włączyłem, bo nie mam zamiaru z nim gadać, ale naprawdę, chłop w ogóle myślał, że mnie przechytrzy, chłop myślał, że naprawdę nie zwieje, ale jednak mu zwiałem, teraz bym sobie z chęcią jego reakcję posłuchał, więc czekajcie, to po prostu... stary, no, co robimy teraz, powiedz mi? No, ja myślę, że Elviso, my teraz robimy ci ostre manto. To może spotkamy się kiedy indziej, co? Może teraz po prostu stąd pójdę, a ty uznajesz, że przegrałeś i kiedy dobra, indziej pogadamy. Dobra, wiesz co? Po prostu wal się i lecę do ciebie, nara. Dobra, siema. Okej, okay, moi drodzy, chyba się kolega naprawdę wkurzył, że w ogóle uciekłem, ale spoko, to jestem, powiem, że szczęśliwy, więc to będzie oczywiście, subujcie kanał, jest to bardzo ważne, codzienne odcinki, więc tu jest serio sub. Bardzo ważne, żeby was nic nie minęło, chyba każdy widzi, warto subować, jakby naprawdę nie miałem pojęcia, że w tym odcinku przeżyję aż tyle i że aż tak mu spektakularnie ucieknę, więc to po prostu subujcie kanał i bądźcie na bieżąco, też mam mega polecam mój drugi kanał Elviso, na którym macie moje codzienne odcinki z Bedwars i followujcie mojego Instagrama Elviso podłoga oficjal, ale teraz wiecie co, tak bardziej taktycznie, po prostu sobie tak lekko się zamiast oddalę i wrócimy niedługo, okej? Okay? Tak sobie tam po prostu poczekam, aż się gościu uspokoi, a potem już będzie tylko z górki, okej? Okay? Bo naprawdę to było mega skomplikowane, moi drodzy, żeby tam stąd w ogóle jakoś zwiać, nie? Przecież tam był taki po prostu speedrun, aż mnie gonił, to był taki po prostu, wiecie, Hans, nie? Więc spoko, udało się na całe szczęście. Ja teraz się stąd lekko oddalę, bo nie mam absolutnie żadnego itemeczku, a potem będziemy myśleć co dalej, więc w tym momencie mega dziękuję, siwaneczko, eleczko i joo!